Nazywam się Karolina Karpińska i mam 24 lata. We Włoszech znalazłam się przez przypadek. Przyjechałam tutaj studiować, ale kompletnie inaczej się zaczęła moja historia. Na początku było tak, że jeździłam bardzo długo do Hiszpanii. Później chciałam pracować jako animator czasu wolnego. Więc poszłam na rekrutację do pewnej firmy i oni niestety nie wysłali mnie do Hiszpanii, tylko wysłali mnie na Sycylię. I byłam załamana tym faktem, kompletnie załamana. Przyjechałam na Sycylię, nic nie rozumiałam, wszyscy do mnie mówili po włosku, nikt nie chciał do mnie mówić po angielsku. Tak się zaczęło i tam poznałam włoski język. Przez to, że nikt nie chciał po angielsku do mnie mówić, to zaczęłam łapać włoski. Teraz jeszcze tak płynnie nie mówię po włosku, ale staram się, dużo rozumiem. Jeżeli chodzi o Rzym i o samo moje studiowanie w Rzymie, znalazłam w internecie tanie bilety i chciałam Sylwestra spędzić za granicą, więc zobaczyłam Rzym za 140 zł w dwie strony, no to powiedziałam, jadę. I jak już pojechałam i pierwsza moja noga stanęła na lotnisku w Rzymie, to już wiedziałam, że to jest moje miejsce. I słuchajcie, wyjeżdżając z tego Rzymu nagrałam story. Dzisiaj jestem tutaj tylko na moment, ale wrócę tutaj na dłużej. No i tak się też stało. Co mi się nasuwa po tym pobycie? Taka myśl, że dzisiaj stąd wracam, ale kiedyś wrócę tu na zawsze. Moje studia tutaj nie są darmowe, dlatego że ja jestem na takim programie Erasmus. Dostawałam w poprzednim semestrze 550 euro, co uważam, że nie wystarczało na to, żeby siedzieć tam samemu utrzymać. Ja wcześniej nie pracowałam przed wyjazdem, więc też miałam swoje oszczędności, ale też miałam też duże wsparcie od mojej rodziny, za co jestem bardzo wdzięczna i myślę, że bez tego wsparcia raczej nie decydowałabym się na to, żeby wyjechać do Rzymu, bo wiem, że Rzym jest bardzo, bardzo drogi. Teraz aktualnie mam stypendium wyższe, 670 euro na miesiąc. I już za to myślę, że jest się w stanie odłożyć takie 100 euro albo 200 na swoje potrzeby.